Cześć, ja jestem Słomiany i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Co u mnie? Mam dzisiaj naprawdę dla Was świetne newsy. Powinniście być nimi naprawdę ucieszeni i zadowoleni. Dobra, po kolei. Ogłoszono, że powstanie Dragon Ball Kai, seria Buu. Wystartuje w kwietniu. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ saga Buu bardzo mi się podobała i z chęcią zobaczę jej odświeżoną wersję. Mam jednak nadzieję, że nie ograniczy się to tylko do zmienienia utworów, ale także przełoży się na zmianę graficzną, że ta animacja będzie lepsza, że postacie będą wyglądały o wiele lepiej, będą o wiele bardziej dopracowane. No i że ogólnie autorzy się postarają, jeżeli chodzi o seju. No myślę, że niektórych zostawią starych, ale mogą niektórych zmienić. Jest to możliwe, ale zobaczymy. Mianowicie, podsumowując, ja się naprawdę z tego cieszę. No i tak, drugi news. Pojawiły się nowe koncepty postaci Fairy Tail. Te koncepty mi się podobają, ponieważ niektóre postacie wyglądają całkowicie inaczej. No Wendy ma zupełnie inne oczy i w ogóle też różni się wyglądem. Juvia na plus się zmieniła, według mnie o wiele ładniej wygląda, jeżeli można tak powiedzieć o postaci z anime. O wiele lepiej. Niektórzy znowu twierdzą, że kolory będą wyblakłe. Nie możemy tak twierdzić, powtarzam już po raz kolejny. Zobaczymy, jak przełożą to na anime. Po pierwszym już odcinku będzie można w ogóle określić, czy te kolory są lepsze, czy gorsze niż poprzednim razem, niż poprzedniej serii. I czuć świeżość. Jest to wielki plus dla mnie. Kolejnym newsem jest to, że pojawił się nowy film promocyjny drugiego sezonu Date Life, a także plakat grafika oraz ujawniono dalszą obsadę Seiyu. Ja się z tych wszystkich rzeczy bardzo cieszę, ponieważ czekam drugi sezon Date Life. Jestem ciekawy, co twórcy wymyślą w tym drugim sezonie. Według mnie ten film promocyjny show nie robi, aczkolwiek warto go obejrzeć. Co do plakatu, widać, że pojawią się nowe postacie. Jedna z tych postaci przypomina mi trochę Saber z Fate Zero. Takie moje skojarzenie. No i generalnie osoby, które czekają na ten drugi sezon, będą zadowoleni. No tak sądzę. Pojawiły się koszulki z anime Kill la Kill. Przedstawiają one Mako i Ryuko. Kosztują 3990 jenów. W przeliczeniu na złotówki jest to około 118 zł. Czy to jest dużo za takie koszulki? Wątpię. Ponieważ widziałem już wiele razy koszulki droższe. Dlatego ta cena nie jest jakaś dla mnie zaskakująca. I za takie koszulki, według mnie, warto. Szczególnie dla fana warto wydać te pieniądze. Jeżeli oczywiście ma możliwości kupić, bo ja nie mam możliwości ani pieniędzy. Szkoda, bo te koszulki mi się bardzo podobają i z chęcią bym sobie je kupił. Graficznie są naprawdę, według mnie, świetne. Więc jeżeli ktoś nawet nie jest fanem, to myślę, że te koszulki go zainteresują. Przynajmniej mnie zainteresowały. A ja takim fanem wielkim nie jestem, ale oglądam Kill la Kill i podoba mi się to anime. No i czas na kolejny news, według mnie najlepszy z tych wszystkich. Otóż, ruszyła strona z okazji 10-lecia Death Note'a. I nic by w tym nie było niezwykłego, gdyby inna rzecz. Pojawiło się odliczanie, zegar, do pewnego wydarzenia bądź ogłoszenia czegoś nowego. I jest parę możliwości. Albo to będzie kontynuacja mangi Death Note'a, może pojawi się jakaś owa z tym związana. Może też zostanie ogłoszony nowy musical. Albo odświeżona wersja anime Death Note. Ja się z tego wszystkiego bym bardzo cieszył. Może z tego musicalu bym się najmniej cieszył, ale gdyby to była kontynuacja mangi, gdyby ogłoszono kontynuację mangi, byłbym przeszczęśliwy, bo to by znaczyło, że twórcy na pewno by starali się o anime. To byłoby bez dwóch zdań. Przynajmniej moim zdaniem. To byłoby pewne. Byłbym mega szczęśliwy. No i najważniejszą sprawą jest to, że odliczanie zakończy się 3 marca o godzinie 4 rano. Wtedy poznamy, na co czekaliśmy. No, przynajmniej te osoby, które oglądają te filmiki i które są zainteresowane tym newsem, zobaczymy, co to będzie. Ja naprawdę jestem mega ciekawy, co twórcy chcą nam przekazać, co chcą ogłosić. Bo jeżeli byłaby to kontynuacja mangi, to nie chciałbym, żeby twórcy robili coś na siłę. Jeżeli ta kontynuacja by wniosła coś nowego, nawet gdyby to była odrębna historia, bym się cieszył, ale nie chcę niczego na siłę. Mam jednak nadzieję, że będzie to coś przełomowego. Kolejnym newsem jest to, iż Vaneko dało kolejną podpowiedź. Otóż manga, którą ogłoszą 26 lutego, czyli już bardzo niedawno, za 4 dni,
ma dwa człony. Tytuł składa się z dwóch członów, więc prawdopodobnie będzie to Lucky Star. Bucket od Espo już niestety jest wykluczony. Jeżeli oczywiście ta podpowiedź dotyczy tej poprzedniej, w sensie, że to będzie manga wydawnictwa Kadokawa Shoten, będzie miała 10 tomów, tak myślę, że to będzie właśnie Lucky Star. Zobaczymy. Jeżeli się okaże, że to będzie Lucky Star, przemyślę zakup, bo naprawdę nie wiem, czy zdecyduję się na zakup tej mangi. Bo jest dla mnie troszeczkę, no, zbyt oryginalna nie, ale na pewno jest wyjątkowa. Myślę, że wiecie, o co chodzi. No i na koniec pokażę wam mangę, którą zakupiłem w tym tygodniu. Jest to drugi tomik Judge. Zamierzam zrecenzować go, więc wszystkiego dowiecie się z recenzji. 19,90. Dobra. Czyli troszeczkę więcej niż standardowe mangi JPF-u. No i dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że moje newsy wam się podobały, które was przygotowałem. Jeżeli tak, to oczywiście mile widziano łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Jestem ciekaw, co wy o tych newsach sądzicie. Czy również czekacie na tę przełomową wiadomość od twórców Death Note'a? O ile będzie przełomowa. Dobra, tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.